celebracja. Ale gromadzimy się też w tym Kościele w przeddzień święta niepodległości naszej Ojczyzny. Z tych dwóch powodów pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność. Nade wszystko za zmartwychwstanie Polski w 1918 roku po 123 latach niewoli i prosić Go o Jego błogosławieństwo na pomyślne teraz i jutro naszej ukochanej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej. Ten czas peregrynacji, w tym momencie powitania obrazu Pani Jasnogórskiej, Matki, Patronki Solidarności Ludzi Pracy i w przeddzień właśnie naszego Narodowego Święta, nie sposób, moi drodzy, nie przywołać znanego tryptyku słownego, jaki bywał i bywa umieszczany na płatach sztandarów, także ludzi świata pracy. Bóg, honor, Ojczyzna. Pozwólcie, że pochylimy się nad zawartością tego tryptyku, bowiem wskazuje na trzy wartości, które są dla ludzi pracy, dla Solidarności i dla każdego z nas jako Polaka najwyższe, najświętsze i najistotniejsze. Solidarności. Bóg Ci za to zapłać w duchu Solidarności.